cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio, to jest już 33 odcinek z Borderlandsa. Od razu się tepłem do New Haven, żebym nie musiał z Old Haven tam zaczynać nagrywać. Dlatego oddajemy od razu misję. Proszę bardzo. Dostaliśmy jakiegoś klasmoda. Level up? Level up, oczywiście, że tak. I co przeznaczymy naszego level upcia? Co by tu mu dać? Zastanawiam się. Tak się zastanawiam. A dajmy tutaj. I potem sobie damy jeszcze po tym skillu tym i tym. Będziemy to jakoś rozkładać, no. Jakoś to musi być. Coś jeszcze? Czy już po prostu nic takiego? Nie, już nie ma misji. Czekaj, u kogoś byśmy jeszcze pohandlowali. Sprawdzę, czy gdzieś jeszcze nie ma pobocznych rzeczy. Sobie dokładnie posprawdzę. U niego też już nic nie ma. Czyli zostały nam jedynie jeszcze misje poboczne. Już wam powiem, gdzie. Tutaj nie. Nie, nie pomożesz mi. A ty? O, u Markusa jest jeszcze misja. Ale to zanim zajrzymy, to najpierw sprzedamy jakieś pierdoły, żebyśmy mogli na tym oczywiście zarobić. No bo jak żeby inaczej, bez takich rzeczy to by się nie dało zarabiać. Dobrze, że w ogóle coś z tych wrogów coś dropi, bo inaczej byśmy nie zarabiali. Okej, wszystko tutaj, to jakiś klasmod. Zastanawiam się, czy by go nie wymienić. Zresztą zobaczymy za chwilę. O kurde, ile tu mamy tych grenade modów. O ho ho, na sprzedaż mi to. Nie, 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 to zostaje, to zostaje. No i kasy idzie dużo. Okej, tu jeszcze jakieś tarcze, które też są w ogóle bezużyteczne. Uuu, mamy 369 504. No to grubo z tą kasą, mówię wam. Nasz klasmod uważam, że jest lepszy, więc to też mogę sprzedać. No i git. No i normalnie bogaci po uszy. Jeszcze tylko sobie dokupimy amunicję do rewolwera. Bo tylko tyle. Co tam piszczysz? No kurde, okej, ja nie anuluj. Co ty robisz? Nic tu na pewno nie można już wzmocnić. Dobra, u Markusa jest misja, więc bierzemy się do roboty. Kurde, bierzemy misję poziom 21, gdy mamy 30. Nie, naprawdę bosko. A w ogóle gdzie ta misja się odbywa? Rust Commons West. No to się tepamy. Nie wiem, postaram się, żeby dzisiaj też był kolejny odcinek z tego całego Dead Space'a. Tak jak powiedziałem, będę starał się robić co dwa dni, a jak nie, to co kilka dni. To w zależności, jak będzie mi się chciało po godzinie 23 nagrywać, bo to sama nazwa wskazuje nocne zagrajmy, czyli po 23 gdzieś północy, coś takiego. Wtedy to ma taki bardziej zawarty klimat. Gdzie to jest? Aha, czyli znowu trzeba będzie się przejść. No to nie ma problemu. Nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy, że ich miniemy. O, coś tu do zabrania. Mamy jakąś książeczkę. I to tyle. Tylko żeśmy po takie badziewie się przeszli. Nie no, szczerze przyznam. Chwileczkę. A nie, dobra, wracamy do New Haven. Myślałem, że coś trzeba naprawdę jeszcze porobić, ale mieliśmy tylko przyjść po jakąś książeczkę. Szczerze, najbanalniejsza misja, jaka mnie dotąd spotykała. Nie no, nie ma co. Dobra, New Haven, New Haven. Przyszliśmy tylko tak naprawdę po jedną marną rzecz i szybko się wracamy. Tu nawet chyba 5 minut nie ma nagranie. Chyba. A my już zdążyliśmy wykonać dwie misje. No właściwie jedną.
z takich, wiecie, oszustw, bo żeśmy przed chwilą oddali poprzednią misję. Masz tu książeczkę. Masz coś jeszcze? Oczywiście, że masz. A, trzeba teraz jakieś skrzynki z amunicją zniszczyć. I to dalej jest Roscommon's West. Okej. No to szybko się tepamy. Czyli wiecie, takie standardowe podejście do sytuacji. Gdyż nie wiem, czy wiecie, ale za jakiś czas, jeżeli nam to już wszystko, te wszystkie misje poboczne przejdą, to może kiedyś skończymy w końcu Borderlandsa. Może nawet szybciej niż Wiedźmina dwójkę. Gdyż wiem, że jeszcze trochę mnie czeka męczarni z misjami. No teraz to się trzeba by było przejechać i w sumie możemy to nawet zrobić kierując się w drugą stronę. Bo zobaczyłem sobie tak szybko na wyczucie na mapę. Po prostu wystarczy tylko. O, to mnie we mnie. O kurde, o kurde. Co we mnie strzelasz? Ło. Kurde, zjazd mi stąd. Czy wyjazd? Kurde, zjazd mi stąd. Co ja teraz powiedziałem? Dobrze się kierujemy, dobrze, bardzo dobrze. Okej, przynajmniej uniknęliśmy tego zagrożenia. Okej. Aha! Nie ma problemu. Kurde. Zdychać mi stąd. No, jep. Muszę ich rozjeżdżać, teraz bym zszedł z pojazdu. No właśnie, bo jak w nim siedzę, to obrażenia. Kurde, co ty robisz? Ale za mnie geniusz. Nie, no nie ma co. Taki geniusz. Kurde, nie, to było OP. Weź jakieś medykity. Już po mnie, nie? Jej, przeżyłem. To aż niewiarygodne. Aż po prostu niewiarygodne, że to. Sam fakt, że walczysz z 10 levelami wyżej, kurde, nobie. Kto tam jeszcze strzela? Kto się waży? Tam na górze widzę. Kurde. Gówno mi tu robicie. O kurde, ale ten badass to może mi jeszcze zrobić. The fuck? Nie wiem, czy się go bać. Nie. Jest, udało się. 7 HP i przeżyłem. No. To już jest Lilith na poziomie 30, więc ona tutaj może już wszystko praktycznie robić. Damy radę tam skoczyć? Damy radę. Jakieś pierdoły do pozbierania. O, to do zniszczenia. Okej. Okay. No, czyli mamy niszczyć skrzyneczki z amunicją. Nic trudnego. Weźmy sobie jeszcze medikita, bo coś czuję, że to jednak może mnie zaboleć, jak coś tam, nie wiem, na przykład. O, proszę. Zaraz wybuchną na raz. Okej, okay, poszło. Otwieramy szafeczki. Nic nie ma. Tak jak myślałem, coś na górze pewnie będzie. Tak sprawdzę. A nie, szafeczki i nic ciekawego. Nie wejdę tam. A coś jeszcze jest z tych skrzynek? Pewnie na górze. Ale zaraz zobaczymy, czy dobrze mówię. Okej, dokładnie. Dobra, który to? Spokojnie. No, one się tu niszczą. No, misja wykonana. Trochę dłużej, ale i tak wykonana. Tylko teraz nie mamy jak stąd wrócić, bo żeśmy zrobili głupotę świata i wsiedliśmy do pojazdu, który miał niecałe 30 damage. No i tak czy inaczej zrobiłem głupotę. Czyli teraz, mówiąc wprost, mamy kawał drogi do przejścia.
i sobie utrudniłem życie. Ach, ten myślenie moje. A zaraz dojdziemy gdzieś, może znajdziemy najbliższą, nie wiem, teleportację. Szczerze mówiąc, nie chce mi się taki kawał drogi przechodzić. Od razu jakbym znalazł tą teleportację, to raz, dwa bym się tepnął. No chyba teraz trzeba będzie tutaj przejść. O kurde, stado raków. Coś jeszcze na pewno latającego mnie atakuje. O dobra. O kurde, zwalać mi stąd. Zginiesz marnie. Kurde, won mi stąd. Jeszcze bada z pająk. Lecą te wszystkie gówna. Po jednym expie. Ależ to zadowalające uczucie. Dobra. Teraz trzeba będzie to zrobić to samo, tylko że z powrotem. I tepamy się do New Haven. No, czyli coraz łatwiejsze mamy te misje. Znaczy, jakbyśmy je robili przy poziomie 21, to one by były dla nas wymagające, ale co tu jest takiego trudnego? Teraz przynajmniej. No, fajnie, że nas jeszcze ptaki śledziły. Nic po prostu ciekawego. Już skończone. New Haven. Oddajemy misję Markusowi. Pewnie jeszcze coś dla nas będzie miał. Okej, okay, już na miejscu. Zarąbiście. No, pewnie grubas już nie może doczekać, aż mu oddamy kolejną misję. O, już nas zobaczył, to chyba mu stanął. O, jeszcze jedna misja. O, proszę. Czyli tak jak myślałem. Uzupełnijmy sobie amunicję. Granatę jeszcze sobie kupię. Nie kupiłem, widzicie. Kolejne rzeczy na sprzedaż. Zbieram i tak tylko po to, żeby mieć już 414 tysięcy, a raczej 415 tysięcy, nie, bogactwo OP. Aha, okej, czyli teraz mamy coś zniszczyć znowu i znaleźć dowody. Ciekawe. Same gówna. Nic tutaj się nie znajdzie. Znowu raz Commons West. Po raz trzeci. Może być. Chwileczkę. O, fajnie, stoimy w powietrzu. I tutaj teraz tepamy się. Bije but. Czyli teraz znowu coś do zniszczenia w 6 sztukach. I jeszcze dodatkowo znaleźć dowód. Ciekawe, jaki to będzie ten dowód. Dowód, nie wiem, wierności. Dowód, nie wiem, na to, że jesteśmy niewinni. Coś z ładunkami trzeba będzie zrobić. Nie. Resp pojazda, resp. Dobrze. Już się tepamy. Znaczy tepamy, już żeśmy się tepli dawno. Tylko teraz gdzie mam jechać? Aha, czyli teraz będzie trzeba to jakoś tak zrobić. Wow. Prawie bym wjechał w tą beczkę, tak... tak już... Tak... Wow! Ale żeśmy rozjechali. Tak po prostu seryjnie w tą beczkę byśmy rąbnęli i kilka sekund by było mniej więcej. Dobra, okej, okay. Już możemy jechać dalej. Znowu tutaj. Czyżby to w tym samym miejscu się znajdowały te rzeczy? O. Nie, możemy przecież się wrócić. Nie chce mi się tam chodzić. Jestem za leniwy. Wolę jechać szybciej. O wiele szybciej niż takie łażenie piechotą. No i proszę, przynajmniej omijamy wrogów już, tych słabiutkich wrogów.
Ale znowu raki, nieboraki. Tutaj ma to być miejsce misji. Dokładnie. Czyli niszczymy kolejne ładunki. O, widzę, że jakiś wróg już stawia opór. Ktoś przeżył? Lol. Dobra. O, jeszcze ktoś. Kurde, ogarnijcie się. U, pojazd też trochę się rozdymił. Możemy z niego wysiąść i pozbierać te gówna, które leżą bezczynnie. A hajsy to nie są gówna. Bym się kłócił. O, pralki. Nic nie ma. Sobie sprawdzimy całe pomieszczenie. Czy czegoś nie pominąłem? Każda rzecz jest warta. O, proszę, tam widzę. O. Musiałem w końcu trafić. Tak czy rak? Albo jedno i drugie. Okej, okay, na trzy hit. Czyli nie tak było trudno. Gdzie jeszcze tam? Łoty! Chodź mi z drogi. To jest, kurde, womi stąd. Tu jeszcze. No i jest jeszcze jedna paczka. Pewnie gdzieś tutaj, nie? Zaraz zobaczymy szafki. Teraz chodzimy te. A, tu mamy ostatnią paczkę. Szybciutko przeszukaj szafki, zanim to na mnie wybuchnie. O! Przy okazji wybuch go tam zranił. To dobrze. Coś tu jest? Sprawdzimy, rzucimy okiem. Coś nie zapomniałem wziąć. A to co w ogóle jest? Jeśli mogę wiedzieć. Aha, to były te dowody. No tak, a my w te dowody strzelaliśmy. No dobrze jesteśmy, nie ma co. Chwileczkę, teraz przydałoby się przejść z powrotem mostem, żebyśmy mieli łatwiejszą drogę powrotną po pojazd. Na pewno tam jest i czeka na nas, aż my go w końcu weźmiemy. Jest, czeka. Proszę bardzo. Okej, zwijamy się stąd, oddajemy misję i znowu dostajemy taki trochę kiepski exp, no bo to nie jest dużo jak na poziom 21 misji, ale zawsze coś. New Heaven. No, może jeszcze zdążymy jedną misję zrobić, czy tam dwie, jak damy radę i po prostu będziemy mieli to z głowy. Jep, pięknie. Już do Markusa. Na pewno coś jeszcze będzie miał w zanadrzu. Jakieś misje. On ma tego sporo. Siema, masz tu. Masz jeszcze misję, zakładam. Masz dobrego kałasza. A, no nie masz już misji. Ty szujo. Dobra, ja ci to zapamiętam. Dobra, teraz ci damy coś na sprzedaż. Nie, sprzedajemy. To jest w ogóle szajst. No i świetnie. I jeszcze jeden level i możemy posiadać takiego grenade moda. A to jest cudo. Okej. No i przechodzimy do tych misji, nie? No właśnie, mamy aż tu trzy misje, więc to jest aż masakrycznie dużo. Okej, to bierzemy misję poziomu 20. A bierzemy po kolei, co się będę męczył. I tak mamy 30 level. Okej, dobra. Ach, a może weźmiemy wszystkie naraz, co wy na to? Żebyśmy się już nie męczyli, to weźmiemy wszystko naraz. Jedna jest poboczna, ale bierzemy tą i
Do Rust Commons West. Ale zrobimy to, bo to jest w ogóle w New Haven. I przynajmniej nie będziemy musieli się tepać. Tak będzie najlepiej. O, tutaj jakaś budka z bronią. Same gówna. Nie można już pojawiać się w tym mieście, jeżeli chodzi o dobre wyposażenie. Gdzie to w ogóle jest? Aha, czyli trzeba będzie się przejechać kawał drogi. Czyli tam właściwie, gdzieśmy w ogóle zaczęli zwiedzać New Haven. Czyli jakby zaczynając od początku. Jak żeśmy tu pierwszy raz postawili swoją stopę na tym śmieciowym miejscu. Okej, i czyli coś trzeba znaleźć i oddać. No to kolejna łatwa misja. Expa na pewno i tak będzie dużo. Tylko i teraz jakby tu wejść. Mamy już drogę, więc już nic trudnego, a wręcz łatwo. Teraz tutaj. No, mamy tutaj ten rzecz. Dokładnie. Okej. O, kolejna misja. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Chrome's Canyon. Okej, to nie ma sprawy. Nie ma sprawy, możemy sobie to zrobić. Tepając się do kanionów Chroma. Tam gdzieśmy byli raz zabijając samego Chroma, właściciela kanionów. No to zabijemy jakiegoś gościa. Nie wiem, nie będę tłumaczył nawet jego imienia, bo to jest bez sensu. No to go dorwiemy po prostu i będziemy mieli to z głowy. Ja sobie bym wbił tutaj do tego miasta. O, jakoś tak. O, zmieścimy się pewnie. Ona jest chudziutka, ona, wiecie, chodzi na fitness, to się zmieści wszędzie. No i teraz kromy. Boże, kromy. Co ja pieprzę? Kaniony Chroma. Okej. Okej. I gdzie ty tam jesteś? Mapa. Okej, czyli tam. Da radę jakiś pojazd rozbić? No nie chce mi się piechotą chodzić. Nie, nie da rady. Aż wielka szkoda. Czyli przejdziemy się kawałek drogi piechotą. A, zauważyli mnie. Ach, ta broni. Teraz to ma damage. Na takich noobów jak te, to tak. Czyli praktycznie mogę kozaczyć w całym kanionie Chroma. Nic mi nie zrobią, dekle. Trzeba strzelać w te łoty. No. Ej, co jest? Czemu ja utknąłem? Tak się wbiłem w te skały. O ty. Dobrze, trafiłem w dupkę. Tu kolejny. Znowu trafiłem. Fu, to od nich wypada. Ech. Masakra. Tutaj coś podnosimy. Jakieś gówno wypadło. Można i tak zebrać. Nic tu już nie ma. Zaraz cię znajdziemy, kolego. Nie uciekniesz mi. Łotr. Kurde. Muszę w ten zad ciągle strzelać. Wtedy mniej ammo marnuję. Ale no jak nie trafiam. O, tak jak teraz. To jakaś tarcza, chwileczkę. I gówno. Dobra, nic nie warto. Na szczęście. Dobrze my to idziemy? Dobrze idziemy przecież. Trzeba to jakoś inaczej obejść. Jakoś nie widzę innego wyjścia, sposobu na to.
pobite. Tam kolejni. Kurde, to już są wytrzymalsi. Kurde, gdzie jeszcze strzelasz? Kolejny mięśniak. No może jeszcze mnie zabij, wiesz? To ja normalnie nie wiem, co ci zrobię. Okej, dobra, ale mają szczęście, że mnie w ogóle nie zabili. No to gdzie teraz? Udało się na pewno tak jakoś wejść. A tutaj, dobrze. O to mi tu chodziło. Nic więcej. Minę sobie ich, bo nie chcę mi się z nimi męczyć. Tak szczerze mówiąc. O kurde. Spadłem. To jeszcze z jakiej... Niech wygnoję. Zostawię wam pozdrowienia w postaci granata. O właśnie. Ty, przeżył. Won mi stąd. Ty się pozwolił jeszcze za mną chodzić. Zostawcie mnie w spokoju. A, no mogę sobie tak przejść równie dobrze. Mam na was wywalone. Totalne. Totalnie wywalone. Nie chcę się z nim walczyć. Są gówna. O, i teraz szybciej dotrzemy. Teraz tutaj. Już niedaleko. Jeszcze trochę i... już będziemy gotowi. Co to jest? A, trzeba było to otworzyć. Dobra, miniemy sobie. Kurde. No teraz cośmy przesadzili. Zaraz dwóch nas wykończą. Jest, super. Dobra. Zrobiłem to tak na styl Rambo, bo mi się śpieszy. Nie mam czasu na walki z nimi. Kurde, ilu was jeszcze jest? Szybko i tak was wybijam. I sprawnie przede wszystkim. Kurde, który to jeszcze? Ty. A to ty! Właśnie ciebie mamy zabić. Gnoju. Czekaj. O-o. Weź lepiej jakąś snajperę, albo go podpal. O, podpal go. O, tak. Schodzi z ciebie życie. No, w tej broni najlepiej się go zabijało. Uuu, coś podnieśliśmy. To była właśnie jego snajperka. Jakaś dobra, czy same gówno? No, gówno, wiedziałem. No, właśnie. Możemy stąd iść. Myśmy mieli tylko go zabić, chociaż... Czekajcie, mamy jeszcze misję? Nie, już nie mamy misji w tym. Okej, ale trzeba będzie teraz się wrócić. Najlepiej będzie, jak wyskoczymy. A, ty już spłoniesz. Nie, to jest broń normalnie epic. Epicko. Okej. Mogę już zaskoczyć, bo jakoś nie chcę się z nimi cackać. Mogę jeszcze skrzynkę ewentualnie otworzyć. Gdzie jeszcze? Dobra. Zbieram to wszystko. I je, zaskakujemy. Okej. Teraz szybko znajdźmy sposób na tepnięcie się. Oddajmy misję i kończymy odcinek, bo już prawie pół godziny będzie. Żebyśmy zdążyli tylko przed czasem. A jak nie, to najwyżej będzie te pół godziny. Co mi tam? Z Borderlandsa mogę, bo i tak jest sporo misji, więc nie ma nudy. A jest tylko ciekawiej. O, dobra. Nie będziemy teraz się cackać z handlem. Szybciutko to trzeba zrobić. Jest, okej. New Haven, yep. Zdążyliśmy? No to się zaraz okaże, czy zdążyliśmy.
Ale tak czy inaczej, z cztery misje żeśmy. No, właśnie tak myślałem, że już będzie po czasie. Ale jeszcze szybciutko oddamy misję i zakończymy odcinek. I następne misje wykonamy wraz z Commons West. Okej, no i te dwie ostatnie misje wykonamy w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie 33 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli Wam się spodobał, no to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. A ten koleś ma jakieś misje? Dobra, nie masz, na szczęście. Już myślałem. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo!